Moim Państwa gościem jest Sławomir Kochut, nadleśniczy Nadleśnictwa Ustroń. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Wokół nas piękne, dorodne drzewa i właśnie o tych drzewach będziemy dzisiaj rozmawiać, a właściwie o wycince drzew. Jak to jest z tą wycinką? Czy wycinamy za dużo w ostatnim czasie? Na pewno nie jest tak źle, jest to mocno przesadzone. Jest taka ostatnia narracja właśnie, stop wycinką. Nie można jakby ulegać nadmiernie takim sloganom, bo to jest populizm. Przekonany jestem, że no ta nasza gospodarka jest odpowiedzialna, zrównoważona i nie dochodzi do wycinek nadmiernych. W Lasach Państwowych działamy na zasadzie planów urządzania lasu, gdzie mamy wszystko opisane, gdzie mamy to wyliczone. I nie możemy przekraczać tych mas, które są w tych planach wyliczone. Od lat 40., od 46. roku lesistość w Polsce wzrosła o 10%. Mieliśmy około 20% lesistości, w tej chwili mamy ponad 30% lesistości, także systematycznie lesistość w Polsce, czyli powierzchnia zajmowana przez lasy, nam wzrasta. Dodatkowo w ostatnim okresie, w okresie po 89 roku, to jest nie do końca ewidencjonowane, powstało bardzo wiele zadrzewień takich na użytkach rolnych, niskich klas, gdzie użytkowanie rolnicze stało się nieopłacalne. Te tereny podlegają naturalnej sukcesji, także tam powstał już nowy las, który tak jakby nie do końca jest wliczony do tej lesistości, ponieważ to są grunty rolne, to jest traktowane jako zadrzewienia. Myślę i mam nadzieję, że to też będzie kiedyś wliczone i okaże się, że ta lesistość w Polsce jest naprawdę jeszcze dużo większa. A tutaj, jeżeli chodzi o obszar Nadleśnictwa Ustroń, jak to wygląda, jak wygląda sytuacja? No, z racji tego naszego położenia, czyli górskiego, tą lesistość mamy jeszcze większą niż średnia krajowa. Także tutaj naprawdę nie powinniśmy się obawiać o wylesienia, o brak drzew. Ta sytuacja jest tutaj bardzo dobra. Czy tych drzew nie wycinamy za dużo przy okazji różnego rodzaju właśnie inwestycji czy rewitalizacji? No, nie jest to możliwe, nadmierne wycinanie, ponieważ nasz system prawny nie pozwala na takie samowolne wycinanie. No to właśnie, to jak wyglądają te procedury? Jeśli chodzi o tereny lasów państwowych, mieszkańcy rokrocznie zwracają się do nas z wnioskami, z prośbą o wycinkę, z uwagi na bezpieczeństwo swoje, swoich domowników. My te wnioski rozpatrujemy, oczywiście musimy udać się w teren, pracownicy udają się w teren. Te drzewa podlegają takiemu przeglądowi, bo nie wszystkie się zgadzamy, bo nie wszystkie te prośby są zasadne. No, podstawą jest stan zdrowotny tych drzew. Jeśli stan zdrowotny wskazuje na możliwość odłamania się lub złamania lub przewrócenia takiego drzewa, oczywiście my te drzewa usuwamy, bo najważniejsze jest zdrowie i życie ludzkie. Musimy o nie dbać i tutaj nie ma wyjątków. A przy tych różnego rodzaju inwestycjach, bardzo często tutaj aktywiści ekologiczni wskazują, że pod wycinkę idą właśnie zdrowe drzewa. Jeśli chodzi o te wycinki przy inwestycjach, no też takie zdarzają się przypadki, gdzie są wycinane drzewa zdrowe, bądź przesadzane, bo też jest taka metoda. Natomiast taki zabieg, on wtedy podlega takiemu obowiązkowi kompensacji, czyli wykonania dodatkowych nasadzeń. I to już urzędy określają, w jakiej wielkości, jakiej ilości. Inwestor musi wskazać miejsce, gdzie to wykona. Także to nie jest jakąś taką nieodwracalną stratą dla środowiska, bo pojedyncze przypadki drzewa mogą być bardzo takie dla mieszkańców cenne, ponieważ drzewa żyją długo, więc my się przyzwyczajamy do nich. Niektóre mają bardzo piękny pokrój, chociaż to może nie jest jakiś najcenniejszy gatunek, natomiast wydają się określonym osobom bardzo cenne. No ale z uwagi na to, iż mogą stwarzać przyszłości, bo to, że dzisiaj drzewo jest zdrowe, nie znaczy, że za 5 lat dalej będzie takie drzewo zdrowe i w miarę bezpieczne, więc są typowe do wycinki te drzewa, ale z obowiązkiem wykonania nowych nasadzeń na ich miejsce. Sporo wniosków z prośbą o wycinkę do Was wpływa?
No, rok rocznie kilkadziesiąt takich wniosków do nas wpływa, jest rozpatrywanych. To różne są lata, natomiast no średnio kilkadziesiąt rocznie wpływa. Takie drzewa, które są wnioskowane, one mają objawy chorobowe, one są kwalifikowane do usunięcia, ewentualnie do pielęgnacji. Natomiast zdarzają się przypadki typowania przez mieszkańców zdrowych drzew, które potencjalnie nie stwarzają zagrożenia, więc w tych przypadkach nie wyrażamy zgody na usunięcie, nie wykonujemy tych zabiegów w tym momencie. Przeżyliśmy bardzo taki intensywny proces zamierania świerczyn tutaj w górach. Myśmy sobie poradzili z tym w Beskidach, bardzo dużym nakładem pracy. Natomiast te owady, które powodują zamieranie świerków, one nadal występują w przyrodzie, bo one są naturalnym elementem przyrody, więc no, nasza praca polega na takim nieustannym monitorowaniu tego stanu i reagowaniu w momentach, kiedy dochodzi do jakichś większych gradacji. No, różne gatunki mają różne choroby. W obecnym czasie jest taki duże zamieranie jesionów w Europie. Jest to choroba grzybowa. Jeszcze 10 lat temu była nie do końca rozpoznana. W tej chwili już jest dobrze rozpoznana. Dochodzi do infekowania. Wydawałoby się, że takich może mało podatnych drzewostanów jodłowych obecnie właśnie przez jemiołę. I obserwujemy właśnie takie początki, przynajmniej na naszym terenie, fragmentów, gdzie jodły są bardzo mocno opanowane przez jemiołę i praktycznie skazane na zamarcie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem był Sławomir Kochut, nadleśniczy Nadleśnictwa Ustroń.